już jest nasza trzecia sesja zdjęciowa. Myślę, że każda z tych sesji była zupełnie inna. Pierwszy kalendarz był taki, nazwijmy to, typowy. Tak? Już w drugim próbowaliśmy zrobić coś odważniejszego, natomiast to jest tak naprawdę już ta trzecia edycja. To jest rzeczywiście bardzo ciekawy, fajny kalendarz. Dziewczyny albo się wywracały, albo nie czaiły na początku, o co chodzi. Wychodziły bardzo czasami śmieszne sytuacje. Ja na przykład miałam takie ujęcie, gdzie musiałam wykonać pełny obrót, więc tych obrotów wykonałam może 100. Podeszliśmy do tego bardzo poważnie, dlatego że wiedziałyśmy, że wiele osób jest zaangażowanych. Była to koncepcja wielu ludzi i tak naprawdę chciałyśmy, żeby to wyglądało jak najlepiej i żeby wszystkim naprawdę się ten kalendarz podobał. Takie ewenementy jak Magda Chemicz i Beata Aleksandrowicz, które wchodzą na plan, pach, 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 5 ujęć i mam gotowe. Sesja odbywała się zazwyczaj między porannym a wieczornym treningiem, więc po rannym treningu zabierałyśmy torby, biegłyśmy na sesję tam 4-5 godzin i wracałyśmy na trening popołudniowy. Może coś jeszcze brakuje w tym kalendarzu? Ale ta czwarta edycja, co pan wspomniał, że będzie jeszcze bardziej odważny, bo rozumiem w tym sensie, prawda? Także, a dziewczyny są przepiękne. Nie wyobrażam sobie, jak bardziej śmiały kalendarz miałby wyglądać. A to zobaczymy, jaki śmiały i jaki kalendarz, także to nawet nie chcę myśleć o tym jeszcze.